Czy wypryski powracające na jednym obszarze twarzy coś znaczą? Według tradycyjnej medycyny chińskiej określone miejsca występowania wyprysków na twarzy są połączone z problemami zdrowotnymi konkretnych narządów w ciele. Przyjrzyjmy się temu razem. To miejsce odpowiada za jelito cienkie. Tutaj jest pęcherz moczowy. Problemy w tym obszarze świadczą o wątrobie. Natomiast całe brwi to miejsce zarezerwowane dla serca. Natomiast ten obszar może wskazywać na problemy z pęcherzykiem żółciowym. Wypryski tutaj mogą wskazywać na problemy ze złą pracą żołądka. Natomiast obrzęki pod oczami to problem z nerkami. Kolor żółty, czyli cały obszar nosa, może mówić o problemach ze śledzioną. Tutaj mamy jelito grube, a ta strefa odpowiada za płuca. Wypryski w obszarze nad ustami to problemy z serduszkiem, a wszystkie wypryski w okolicach brody mówią o problemach ginekologicznych. Daj znać, czy ta metoda się u Ciebie sprawdza. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że już teraz wiesz, jak odczytać znaki, które pojawiają się na naszej twarzy. Zaobserwuj mnie!